Pan samochodzik, Janosik, rozdział trzynasty. Deszcz siąpił, a ona stała ze zmoczonymi jasnymi włosami, przenosząc wzrok raz na mnie, raz na Justynę. Ta rozpoznała, kto przed nami stoi, bo przecież widziała zdjęcia mojej byłej sympatii. Mimo to Justyna nie odsunęła się ode mnie. Wpuścisz mnie, żebyśmy porozmawiali? zapytała. Widziałem, jak pan Marceli przygląda mi się z poważną miną. Wejdź, powiedziałem. Dziękuję panu za pomoc. Zwróciłem się do górala. Jeśli czegoś panu potrzeba, to ja jestem u siebie, zapowiedział pan Marceli i odszedł. Justyna, moja lokatorka, wysunęła dłoń w kierunku gościa. Magda usłyszała. Pomogłem Magdzie zdjąć krótki płaszczyk. Chodźmy zrobię ci coś do picia. Zaproponowałem Magdzie. Bez słowa wyjaśnienia przeprowadziłem ją przez jadalnię do kuchni, gdzie wszyscy przyglądali się jej nie kryjąc ogromnej ciekawości. Zamykając drzwi, widziałem, jak mieszkańcy dworku obstąpili Justynę, domagając się wyjaśnień. Włączyłem czajnik, a do kubka sypnąłem dwie łyżki kawy, łyżkę cukru i z lodówki wyjąłem śmietankę. Widzę że wciąż pamiętasz, jaką kawę lubię, Magda oparła się o szafkę i patrzyła na mnie z uśmiechem. Zerkałem za okno. Bałem się spotkać z jej spojrzeniem, żeby nie wróciły dawne wspomnienia i żebym znowu nie został oczarowany błękitną barwą jej oczu. Zauważyłem, że była ubrana jak do pracy, w spódniczkę i żakiet, a do tego miała białą bluzkę z dekoltem. Na szyi wisiał srebrny łańcuszek z jakimś kunsztownym drobiazgiem. Po co tu przyjechałaś? Wykrztusiłem. Bo chcę z tobą porozmawiać. Jak mnie tu odnalazłaś? Dzięki twojemu szefowi. Telefon komórkowy masz wyłączony. Kawalerka w Warszawie stoi pusta. W ministerstwie nikt nie wiedział. Gdzie jesteś? Dowiedziałam się, że straciłeś pracę. Jest mi przykro, ale. Podeszła do mnie. Znajdziemy pracę dla ciebie. W Krakowie i może znowu. To nam się nie uda, oświadczyłem. Tak cię uraziłam? Znasz to powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Znam. Ile razy mówiłeś, że w ludzkiej naturze jest popełnianie błędów? Nie pozwól, żebyśmy go powtórzyli. Magda przerwała, bo do kuchni wszedł Arnold. Wśliznął się przez wąską szparę uchylonych drzwi, szepnął, przepraszam, i skradając się na palcach niczym postać z komedii, podszedł do piekarnika. Wyjął z niego taczkę z czymś podłużnym, owiniętym w srebrną folię i udając, że nie patrzy na Magdę, wyszedł. Jesteś właścicielem tego dworku? Magda zmieniła temat. Tak. A ci ludzie? To moi lokatorzy. Płacą czynsz. Jeszcze nie zbierałem pieniędzy, odparłem, podając Magdzie kubek z kawą. Wiesz, że ten góral mówił o Tobie, nowy dziedzic? Naprawdę to wszystko należy teraz do Ciebie. Ciocia zapisała mi w spadku dworek i park. Wieś należy do Wolnych Chłopów, a pan Marceli mówi tak na mnie, bo ma taki kaprys. To absolutnie nic nie znaczy. Wiesz, ile kasy dostałbyś za ten dworek? Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Chcesz tu zostać? Może. A wiesz, że to dobry pomysł. Moglibyśmy tu zorganizować pensjonat dla krakowskich Helit. Nic już więcej nie możemy robić razem, zapewniałem ją. Czemu? Czy naprawdę tak dużo zmieniło się przez ten tydzień? Zmieniło się już tydzień temu. To ta wiewiórka tak ci zawróciła w głowie, Obejrzałem się i w tym momencie zobaczyłem zaglądającą do kuchni Justynę. Dostrzegłem, jak zmienił się wyraz jej twarzy, kiedy usłyszała aluzję do koloru swych włosów. Natychmiast wycofała się. Magda, widząc moje spojrzenie, zerknęła na drzwi i zrozumiała, że ktoś nas podsłuchiwał. Co to za bal? Magda zmieniła ton głosu na weselszy. Można się przyłączyć? Zorganizowałem to przyjęcie na cześć mojej lokatorki. Oczywiście możesz się przyłączyć, ale nie myśl, że przez to będę się tu dobrze bawił. Zobaczymy. Magda odstawiła kubek na blad szafki i lekko rozkołysanym krokiem ruszyła do jadalni. Podążyłem za nią. To Magda, moja koleżanka, przedstawiłem ją wszystkim. Jakiś czas byliśmy ze sobą, Magda wtrąciła się. Doszło między nami do drobnego zatargu. Paweł obraził się i wyjechał. Trochę czasu zajęło mi odszukanie go. Magda była osobą bardzo energiczną i potrafiła świetnie dostroić się do każdego towarzystwa, a nawet w pewnym momencie nad nim zapanować. Poznaliśmy się przypadkowo. Ona zajmowała się handlem nieruchomościami, jako wykształcona prawniczka, operatywna i piękna kobieta. Doskonale dawała sobie radę w tej branży. Tym razem musiała sporządzić wycenę pewnego zabytkowego dworku pod Krakowem. Pojechałem tam z ramienia ministerstwa, żeby dopilnować, by sprzedaż przebiegła zgodnie z prawem i zachowano historyczne walory obiektu. Teraz szybko znalazła wspólny język z Witkiem, który jakiś czas studiował i mieszkał w Krakowie. Nałożyłem sobie szarlotki i stanąłem w progu jadalni przy wyjściu do parku. Wpatrywałem się w ścianę deszczu i starałem się bardziej słuchać tej melodii niż gwaru rozmów za moimi plecami. W końcu odstawiłem talerzyk i pomaszerowałem do swojego apartamentu. Przebrałem się, wziąłem miecz i wyszedłem z dworku frontowymi drzwiami. Z garażu zabrałem jeszcze pochodnie, jakich w czasie przedstawień używali Witek i Miki. Były napełnione naftą. Stanąłem na polanie, ociekający wodą. Trening zacząłem od krótkiej medytacji. Potem pół godziny ćwiczyłem. Relaksowały mnie chłód wieczoru, ruch i widok ostrza miecza przecinającego ścianę deszczu. Kiedy wróciłem do dworku, od razu wyczułem, że coś jest nie tak. W jadalni panowała cisza. Po jasnych obramowaniach widocznych przy framugach wejść do pokoju w pani Tekli i Arnolda rozpoznałem, że lokatorzy tych pomieszczeń byli u siebie. Gwar głosów słyszałem z pokoju Justyny. U mnie w apartamencie paliło się światło. Gdzie ty byłeś? zapytała Magda, która zawinięta w ręcznik wyjmowała kosmetyczkę z walizki leżącej na łóżku. Jesteś cały przemoczony. Chcesz się zaziębić? a ten miecz. Trochę się zaniepokoiła, widząc broń w moim ręku. Z łazienki wziąłem ręcznik i starannie wycierałem ostrze. Magda zupełnie nie krępując się moją obecnością weszła pod prysznic. Zamknąłem drzwi łazienki i przebrałem się w suche ubranie. Potem usiadłem przy biurku w biblioteczce. Magda przyszła do mnie ubrana w sam szlafrok. Może połóżmy się spać i rano porozmawiamy, zaproponowała przysiadając na poręczy mojego krzesła. Właśnie na ten moment trafiła Justyna wchodząc do biblioteczki. Przepraszam. Rzuciła speszona. Chciałam tylko sprawdzić, czy już się rozgościła si, czy Paweł wrócił. Był gdzieś ze swoim mieczem. Magda próbowała czule palcami przeczesać moje włosy, ale zirytowany odsunąłem głowę. Okaże się, że w okolicy działa tajemniczy nocny zabójca, żartowała. Jak wszystko w porządku, to dobranoc. Justyna zniknęła. Ta wiewiórka wyraźnie troszczy się o Ciebie. Magda próbowała przesiąść się na moje kolana, ale ja gwałtownie wstałem. Tę noc możesz spędzić tu, bo nie wypada, bym cię teraz wyganiał na poszukiwanie hotelu. Mam nadzieję, że rano, po śniadaniu, wyjedziesz stąd i zostawisz mnie w spokoju. A gdzie ty będziesz spał? Magda zalotnie uśmiechała się gdzieś tu, wskazałem na fotele w biblioteczce. Teraz muszę wyjść coś załatwić. Co? Zakopać zwłoki, rzuciłem. Przecież jestem seryjnym mordercą. Wszedłem do kuchni, żeby zabrać jeszcze trochę zdań przygotowanych przez Arnolda i kawałków w ciast pani Tekli. Niestety, spotkałem tu Justynę, która zmywała naczynia. Nie gniewaj się, ale uznałam, że w twoim pokoju będzie jej najwygodniej, a przy okazji Justyna mówiła rzeczowym tonem, który miał maskować to. Jak bardzo była wściekła. Przestań, przyłożyłem palec do ust. Możesz wierzyć mi lub nie, ale ja nie chciałem, żeby ona tu przyjeżdżała. Kazałem jej rano wyjechać. Teraz pójdę do pana Marcelego. Muszę przygotować go na spotkanie z jutrzejszą premierą. Justyna nic nie odpowiedziała. Talerze z przekąskami zapakowałem w jednorazówki i ruszyłem do górala. Mimo późnej pory i deszczu siedział na werandzie przy lampie, z butelką nalewki i dwiema szklankami, talerzem kiełbasy i kilkoma kromkami chleba. Dobry wieczór. Przywitałem go wbiegając pod daszek. Taka ulewa, a pan czekał na mnie? Wiedziałem, że pan przyjdzie, góral uśmiechnął się. Jak tylko zobaczyłem tę ładną panią, która pytała o pana dziedzica, to zaraz coś mnie tknęło. Nie mówmy o niej, machnąłem ręką. Przyniosłem trochę smakołyków, w sam raz dobrze komponujących się z tą nalewką. A co, kiełbasa już panu nie służy? Mam pyszną szyneczkę. Nie. Po prostu dużo nam zostało i szkoda, żeby się zmarnowało, a naprawdę wszystko jest pyszne. Panu Marcelemu nie mieściło się w głowie, że gość może przychodzić ze swoim jedzeniem, ale w końcu przystał na ten mój miastowy obyczaj. No więc jak ją zobaczyłem, to zaraz pomyślałem, że pan będzie miał kłopoty, góral po pierwszym to aście kontynuował opowieść o Magdzie. Wie pan, że kobita najbardziej za chłopem chodzi jak już dziecko w drodze. Pan to widział mi się jako człowiek, który przed czymś ucieka. Podchodzimy do dworu, pan otwiera drzwi i zaraz po panu widzę, że coś tu nie tak. Przyszykowałem nalewkę i tylko czekałem, kiedy pan przyjdzie. Bo tam to chyba nie ma pan z kim napić się czegoś porządnego. Nie mam, przyznałem, wznosząc toast. Nie mówmy o tej kobiecie więcej. Jak się sprawuje Marcysia? Bardzo dobrze. A na Słowacji znalazł pan ślady Janosika? Tak, ale wie pan, że zastanawiam się, czy gdzieś tu w okolicy jest takie miejsce związane legendą z Janosikiem. Takich miejsc jest mnóstwo a jakieś związane z Janosikiem i ze skarbem? Kiedyś bardzo lubiłem słuchać legend, które babcia opowiadała. Jedna z nich dotyczyła młyna na potoku, który wypływa z podcisówki. Tam pewien Niemiec był młynarzem i mocno dawał się ludziom we znaki, bo straszne pieniądze chciał za zmielenie zboża. Stąd wielka bieda była u okolicznej ludności i wiele razy bywało, że ludzie różne zioła mieszali z mąką i tak placki piekli. Córka młynarza była zupełnie inna. Pokryjomu wynosiła z domu mąkę i rozdawała biednym. Jak ojciec to zobaczył, okrutnie sprał dziewczynę. W tamtych czasach tylko zbójnicy mogli takie krzywdy naprawić. Ale do młyna trudno było się dostać, bo miał grube, żelazne drzwi a w oknach były kraty. Wtedy ich harnaś umyślił sposób. Przebrał się za księdza i w nocy poszedł pod młyn. Młynarz widząc osobę duchowną prędko zaprosił gościa. Wtedy harnaś przystawił młynarzowi pistolet do głowy i powiedział – bochu oddasz duszy, a chłopam dukatki. Młynarz otworzył tajemny kufer, zbóje złoto zabrali. Na koniec harnaś powiedział do córki młynarza – ty pójdziesz z nami bo nom trzeba. I dziewczyna poszła. Zbóje zostawili młynarzowi trzy worki z mąką, zamknęli okna i drzwi na zamki, a klucze wyrzucili. Po drodze ludziom rozpowiadali, żeby nikt do młyna nie chodził, bo teraz tam diabeł mieszka. Tak i to miejsce zostało odludne, aż do czasu, jak córka młynarza poszła tam po dukaty. Jej ukochany harnaś był w niewoli u hajduków i trzeba go było wykupić. Wiedziała, że ojciec miał jeszcze inne sekretne miejsce ze złotem. Kiedy tytko dziewczyna dotknęła klamki, zaraz młyn zamienił się w skałę. Harnasia na haku powiesili, a ona oszalała z miłości i od tamtej pory jako biała zjawa błąkała się po okolicy zamku w niedzicy. Ludzie się jej strasznie bali, bo była jak upiór. Nikt jej nie mógł zabić. Wreszcie znalazł się jeden góral, co nie przestraszył się ducha córki młynarza. Ona kazała mu pójść do młyna, zastukać trzy razy i powiedzieć tajne hasło, a otworzyły się tajemne drzwi do pokoju, gdzie był garnek dukatów. Góral rozdał złoto biednym, a zjawa od tamtej pory już nie straszyła. Ten co nie bał się upiora, to był Janosik, jeszcze nim został Harnasiem. Gdzie dokładnie stał ten młyn? Panie, to tylko legenda. Gdzieś pod cisówką, pan Marceli wskazał kierunek. Dziękuję za pomoc. Muszę już iść spać. Jutro czeka mnie pracowity dzień. Ja panu pomogłem. To może pan mi się odwdzięczy? Jak? Co będzie z tym jutrzejszym teatrem? A będzie pan na premierze? Nie. Szkoda, smutno pokiwałem głową. To pan jakieś licho im w ostatniej chwili zaplanował? Tak, skłamałem. Dobranoc. Szybko poszedłem do dworu. Wiedziałem, że w komodzie w saloniku jest koc. Ułożyłem się tam na kanapie i zasnąłem, patrząc, jak dogasają szczapy drewna ułożone w kominku. Obudził mnie stukot pantofelków i znajomy zapach perfumy Magdy. Powoli otworzyłem oczy. Na stoliku stał kubek z parującą kawą. Magda przysiadła na kanapie. Ta wiewiórka mówiła, że zwykle robiła ci śniadania, ale dzisiaj ja cię obsłużę, powiedziała widząc, że już nie śpię. Zauważyłem Justynę w jadalni, która słysząc słowo wiewiórka jednoznacznym gestem przesunęła dłonią po gardle. Była wzburzona takim przezwiskiem, ale i chyba rozweselona sytuacją, w jakiej się znalazłem. Sam sobie wszystko przygotuję i ciebie ugoszczę, zapowiedziałem. Kiedy usiadłem, poczułem, jak ścierpły mi nogi i kręgosłup pod spania w niewygodnej pozycji. W kuchennym zlewie zimną wodą obmyłem sobie twarz, żeby szybciej otrzeźwieć. Potem szybko przygotowałem śniadanie. Magda siedziała przy stole, przyglądając się mojej krzątaninie. Specjalnie dla niej przygotowałem grzanki z dżemem truskawkowym. Sam na talerzu położyłem dwie kromki chleba. Kawałek schabu z wczorajszej uczty i pokroiłem dwa pomidory. Podoba mi się klimat tego dworku, stwierdziła Magda. Może nawet mogłabym tu mieszkać. Oczywiście tylko w czasie weekendów. Tylko jak pozbyć się tych lokatorów? Podnieś im czynsz, odparłem. Ty jesteś właścicielem, więc to Twój obowiązek. Dla ciebie coś takiego byłoby przyjemnością. Czy aż tak mnie nienawidzisz? Staram się być obiektywny w ocenie Twojego charakteru. Od kiedy przestał Ci się on podobać? Od momentu, gdy powiedziałam Ci prawdę? Kiedy wyjeżdżasz? Zapytałem, zmieniając temat. Nie wyjadę. Zostanę w tych torbasach, żeby udowodnić Ci, że nie jestem taką, za jaką mnie uważasz. Jeszcze omota Cię to rude straszydło. Gdyby była tu Justyna, to albo wyszłaby z godnością, ignorując taką zaczepkę, lub doszłoby do zaciętego boju. Zadziwiała mnie postawa Magdy. Kiedy ją poznałem, wydawała się taka łagodna, ciepła. Potem objawiła swoją inną twarz, bezwzględnej w interesach. Teraz była niegrzeczna. Nie mów tak o Justynie, zaprotestowałem. A jak mamy mówić? Magda trzymała grzankę dwoma palcami. Ona ci się podoba? Po prostu lubię ją. Wstałem od stołu i zacząłem zmywać naczynia. Potem bez słowa wyszedłem do parku. Między drzewami i krzakami powędrowałem nad brzeg jeziora. Usiadłem na skalę i wystawiłem twarz do słońca. W oddali widać było majestatyczne Tatry. Starałem się nie myśleć o Magdzie, tylko o zagadce. Między ledwo widocznymi zabudowaniami Falsztyna a zamkiem w Zniedzicy widziałem pokryty lasami czubek cisówki. We wskazówkach wypisanych na odwrocie obrazu była mowa o cisie i trzech kluczach. Czyżby chodziło o jakieś drzewo na tej górze i klucze, którymi zbójnicy zamknęli wyjścia z młyna? Nagle coś przyszło mi do głowy. Zerwałem się na nogi i pobiegłem do swojego pokoju. Sługą zauważyłem, że Magdy już nie było. Wzięła walizkę i wyjechała. Na blacie biurka rozłożyłem mapę pienin i okolic. Szybko odnalazłem punkty w terenie przywiązane do konkretnych postaci na obrazie, górę zamkową związaną ze Świętą Kingą, zbójnicki skok oraz cisówkę z harnasiem Janosikiem, zamek w Czorsztynie z kostką na pierskim oraz czerwony klasztor z latającym mnichem. Brakowało mi tylko określenia miejsca związanego z bezgłowym szlachcicem prowadzącym wesołą dziewczynę. Uważałem, że tekst na odwrocie był legendą do mapy, którą w swej wyobraźni miał kosidło. Wszystkie te punkty układały się w kształt nieforemnego rogala z uniesionymi ku północy końcami. Jeśli wyraźnie wskazywano, że każde z nich przyszło po swój skarb i każde miało tę samą drogę, to mogło oznaczać, że skrytka jest pośrodku tych wszystkich miejsc. Czy można było już teraz pokusić się o określenie, gdzie to było? Ołówkiem na mapie połączyłem sąsiadujące ze sobą punkty. Zacząłem wymyślać, gdzie mógł być ów środek. Wychodziło na to, że skrytka kosidły była gdzieś w lesie, w sercu pieni. Może jednak mój pomysł był zły? Odłożyłem ołówek i zrezygnowany oparłem głowy na dłoniach. Gdzie popełniałem błąd? Co teraz robił Janosik? Po co Magda tu przyjechała? Te pytania kołatały mi się po głowie. Postanowiłem całą uwagę skupić na rozwiązaniu zagadki kosidły. Chciałem położyć się na łóżku, ale całe pachniało perfumami Magdy. Wystawiłem sobie krzesło na balkonik i tu zasłonięty od wiatru, w ciszy i spokoju mogłem jeszcze raz przeanalizować notatki, tworzyć rysunki i kalambury. Moje rozmyślania przerwał odgłos otwieranych drzwi frontowych. Ktoś wychodził ze dworu. Proszę, usłyszałem głos Arnolda. Dziękuję, miękko odpowiedziała pani tekla. Zobaczysz, że to naprawdę piękny dzień na spacer Arnold zapewniał swoją towarzyszkę. Postójmy tu jeszcze chwileczkę muszę się oswoić. Poprosiła pani tekla. Ciekawe, co teraz robi pan Paweł? Pewnie godzi się ze swoją narzeczoną, zgadywał Arnold. Ale ta Magda się uparła, że odnalazła pana Pawła. Musi go naprawdę lubić. Szkoda tylko Justysi. Widziałam, że też chyba miała słabość do pana Pawła. Miałem wrażenie, że częściej się kłócą. Oj, wiesz jak to jest? Kto się czubi? Ten się lubi. Dokończył Arnold. Rzeczywiście, oni pasowaliby do siebie. Chodźmy już, bo muszę Ci dużo rzeczy pokazać. Ostrożnie, by nie narobić hałasu, umknąłem do biblioteki. Widząc mnie na balkoniku, z pewnością poczuliby się niezręcznie, mając świadomość, że słyszałem ich rozmowę. Przez okno widziałem, jak szli w stronę wsi. Pani tekla była ubrana w zwiewną sukienkę w kwiaty i gruby sweter. Na głowie zawiązała chustę, by wiatr nie potargał jej włosów. Domyślałem się, że aktorzy ćwiczyli przed wieczorną premierą, ale gdzie była Justyna? Otworzyłem drzwi swojego apartamentu i zobaczyłem ją stojącą przy oknie i patrzącą na odchodzącą parę. Dopiero teraz zrozumiałam, co chciałeś zrobić, powiedziała, nie odwracając głowy. Tylko czy Arnold będzie w typie pani Tekli? Nawet jeśli nie, to nauczą się rozmawiania z drugim człowiekiem, szukania w nim przyjaciela. Nie będą się zamykali przed problemami, jak Arnold i nie będą żyli przeszłością, jak to było z panią Teklą. A co będzie z tobą i Magdą? Nic. Prosiłem ją, żeby wyjechała. Widziałam, jak znosiła walizkę do samochodu. O, to dobrze. Czyli możesz zająć się schwytaniem Janosika? Włamał się do ciebie poczeki? Nie. Dzwoniłam do banku i nikt nie próbował realizować wypłat z mojego konta. Dlaczego? Janosik to gracz, a nasze chwilowe wyjście z gry go zaskoczyło. Nie rozumiem. Jestem przekonany, że chciał nas sprowokować do postawienia policji na nogi. Policjanci pilnowaliby banku, a my powinniśmy skupić się na szybkim odnalezieniu skrytki. Janosik próbowałby odebrać nam głup w decydującym momencie. My jednak zniknęliśmy na cały dzień. To on miał zagadkę, gdzie jesteśmy. A pieniądze, które mi dał? Te pieniądze to teraz tak naprawdę tylko twój problem. Wystarczy jeden donos do urzędu skarbowego i będziesz musiała odpowiadać na pytania, skąd masz taką kwotę. Więc co teraz zrobimy? Ty zrobisz mi obiad. Co? Ja, rude straszydło i wiewiórka? Nigdy w życiu. Nie bądź taka radykalna. Odgrzej smakołyki z kuchni Arnolda i tyle. Wiesz, że nie jadamy mięsa. To dorób sobie sałatki. Tyran, według ciebie miejsce kobiety jest w kuchni? Między innymi zrobiłem poważną minę. Ja ci dam. Justyna parsknęła śmiechem. Tu jesteś męskim szowinistą, ale byłeś pod pantoflem u Magdy. Ty mi o niej nie przypominaj. Justyna nieoczekiwanie chciała mnie uderzyć w bok. To miał być żart, ale odruchowo zrobiłem unik i wyciągnąłem ręce, żeby złapać Justynę. Ta błyskawicznie uciekła na parter. Pogoniłem za nią i biegaliśmy po dworze jak małe dzieci, aż zdyszani zatrzymaliśmy się w kuchni. Zrobię to, ale ostatni raz, zapowiedziała wyjmując garnek z ragołt. Czekam, sięgnąłem po talerz, nóż i widelec. Obiad i reszta popołudnia była najmilszym okresem z mojego pobytu w torbasach. Jedliśmy lody, siedząc na ławce w parku i rozmawialiśmy. Musiałem opowiedzieć o moim związku z Magdą. Justynia nie udało się tylko wydobyć ze mnie, co było przyczyną naszego rozstania. Kiedy zbliżała się szesnasta, poszliśmy przygotować się do wyjazdu na premierę sztuki pod zamkiem w niedzicy. Mieliśmy pojechać autem Justyny. Bo jej zdaniem mój wehikuł wyglądał jak grat i pani tekla mogłaby czuć się w nim niezbyt wygodnie. Przed wyjazdem starannie pozamykałem wszystkie drzwi i okna we dworze. Przed 18 dojechaliśmy na parking pod zamkiem. Widziałem, że sporo osób wybierało się na przedstawienie, ale mało było miejscowych. Tym bardziej ucieszyłem się, widząc stojącego na plaży pod drzewem pana Marcelego. Ręce trzymał w kieszeniach spodni. Na koszulę założył odświętną kamizelkę, a na głowę chyba najlepszy kapelusz. Cieszę się, że pan tu jest. Przywitałem się z nim. Będzie radość, jak tego przedstawienia nie będzie, odpowiedział na muszony. Widzisz pan, jaki wstyd? Sam jeden tu jestem. Nikt nie przyszedł ani z torbasów, ani z Niedzicy, ani z Falsztyna. Co to za teatr? Paweł ma rację. Pana córka z pewnością okaże się świetną aktorką, za sobą usłyszałem głos Magdy. Wyglądała jak letniczka w komplecie spodnie i bluza w stylu safari. Tylko jej dekolt chyba był zbyt głęboki. Oczy ukrywała za okularami przeciwsłonecznymi. Mam tydzień urlopu i u pana Marcelego wynajęłam pokój na spóźnione letnisko wyjaśniła.